wszystkim, jestem Maja i witam Was bardzo serdecznie na moim przede wszystkim książkowym kanale. Dzisiaj będziemy rozmawiać sobie o dziwnych tytułach książkowych. Choć prawdopodobnie nie będą to najdziwniejsze tytuły, jakie istnieją, jeżeli chodzi o literaturę. Za co Was przepraszam, bo tak zastosowałam clickbait, ale ze mnie niedobra youtuberka. Zestawienie moich ulubionych dziwnych tytułów książkowych rozpoczyna Stowarzyszenie Miłośników Literatury i Placka z Kartoflanych Obierek. I ta książka opowiada o młodej pisarce, która trafia na dziwną wyspę, ponieważ właśnie na tej wyspie istnieje coś takiego jak Stowarzyszenie Miłośników Literatury i Placka z Kartoflanych Obierek. W związku z tym, że ja mam prawdziwą słabość do wszystkiego związanego z kartoflami, ze względów osobistych oczywiście, nie mogłam po prostu nie umieścić tego tytułu w moim zestawieniu. Nie mogłam. I teraz czas na jedną z najważniejszych pozycji amerykańskiej literatury lat 60., która nosi podobieństwa do paragrafu 22 Josepha Hellera. I jak wiecie, ja mam niemałą obsesję na punkcie tej książki, uważam ją za niezwykle wartościową pozycję, którą każdy z nas chociaż raz powinien spróbować przeczytać. Ale o czym mowa? Mowa o książce Richarda Farreyna. I teraz młodszych widzów proszę o zatkanie uszu, bo będzie brzydkie słowo. Wszystko się spieprzyło, ale chyba będzie lepiej. I teraz ludzie, którzy czytali, dajcie koniecznie znać w komentarzach, czy było lepiej. A teraz przed Państwem Georges Perec i jego niezwykła książka o jeszcze bardziej niezwykłym tytule o sztuce oraz sposobach usilenia kierownika działu w celu upomnienia się o podwyżkę. Także jeżeli ktoś z Was ma zagwozdkę, jak porozmawiać ze swoim szefem, kierownikiem, przełożonym, czy kto tam nad Wami w hierarchii pracy stoi, o pieniądzach, o podwyżce, to oczywiście polecam sięgnąć Wam po tę książkę, bo podobno w niej są zawarte wszystkie możliwe scenariusze tego, jak taka rozmowa może się potoczyć. I dalej coś, co w sumie również mogłoby się okazać bardzo dobrym poradnikiem, czyli Mary Roach i jej książkę o tytule Ale kosmos, jak jeść, kochać się i korzystać z WC w stanie nieważkości. No i mam dla Was fantastyczną wiadomość. Nie musicie porzucać swoich dziecięcych marzeń o zostaniu astronautą, bo wystarczy przeczytać Ale kosmos, jak jeść, kochać się i korzystać z WC w stanie nieważkości. No i o kosmosie i byciu w stanie nieważkości będziecie wiedzieli wszystko. I takim sposobem cały kosmos będzie stał przed Wami otworem. Więc tak naprawdę jeszcze wszystko przed Wami, moi mali niedoszli astronauci. A teraz cztery moje ulubione tytuły z cyklu liczącego chyba z 30 tomów, którego ogólna nazwa to Kot, który. I moje typy na najdziwniejsze spośród tych tytułów to Kot, który miał 60 wąsów. Kot, który mówił po indyczemu. Kot, który lubił sery. I mój absolutny faworyt, Kot, który się włączał i wyłączał. I gratuluję pani Lillian Jackson Brown, bo sprawiła pani, że mam ochotę sięgnąć po kryminały. Co jak wiecie, w moim przypadku jest pragnieniem nieczęstym. I dalej przeskoczmy może bardziej w tematykę fantastyki, fantasy, science fiction i oczywiście w tym klimacie nie mogło zabraknąć Terego Pratchetta. Wiedzie Mikołaj to powinno być takie drugie oblicze Mikołaja, to, które odwiedza niegrzeczne dzieci. A skoro już jesteśmy w klimacie science fiction, to odnalazłam taką pewną książkę Henry'ego Puttera. Tubylerczykom z Pełły Fajle. Na interpretację i tłumaczenia tego tytułu czekam w komentarzach. Ale już może wróćmy do bardziej ludzkich klimatów i przywitajmy się z Jonasem Jonassonem, autorem książki o bardzo wdzięcznym tytule Stulatek, który wyskoczył przez okno i zniknął. I ta książka oczywiście opowiada o stulatku, który wyskoczył przez okno i zniknął. Dalej książka Gilberta Kita Chestertona i o tej pozycji słyszałam już niejednokrotnie. Słyszałam bardzo dobre opinie. Człowiek, który był czwartkiem. Dalej, mężczyzna, który zjadł Boeinga w Bena Sherwooda. I o dziwo, głównym bohaterem tej książki wcale nie jest ten pan, który dosłownie zjadł cały samolot, tylko człowiek, który jest sędzią w Księdze Rekordów Guinnessa. I właśnie ten pan, który jest sędzią, pewnego razu trafia na próbę pobicia, ustanowienia rekordu w zjedzeniu samolotu przez pewnego farmera. I jeżeli zastanawia Was, dlaczego farmer postanowił zjeść całego Boeinga 747, a właściwie nie całego, tylko ten samolot, kawałek po kawałku, to zrobił to tylko i wyłącznie w imię miłości, ponieważ w taki właśnie sposób chciał udowodnić kobiecie, którą kocha, jak wielka jest jego miłość do niej. Kiedy kolejny raz będziecie wzruszali się przy jakichś romantycznych historiach miłosnych, na przykład przy Titaniku, to pomyślcie sobie, a raczej uświadomcie sobie, że tuż obok Was istnieje człowiek, który, aby udowodnić, jak bardzo kocha swoją wybrankę, postanowił zjeść cały samolot! Samolot! Istnieje taka książka. Trzech panów w łódce, nie licząc psa. I jak przeczytałam, ta pozycja w zamyśle pierwotnie miała być
przewodnikiem, poważnym przewodnikiem turystycznym po Tamizie, ale okazało się, że pan autor miał zbyt ironiczne poczucie humoru i najprościej w świecie nie był w stanie stworzyć poważnego przewodnika turystycznego i takim oto sposobem powstała humorystyczna, XIX-wieczna angielska powieść. Doszłam do wniosku, że jeżeli mam już nagrywać film o najdziwniejszych tytułach książkowych, to w sumie przydałoby w nim się umieścić także jakiś taki najdłuższy tytuł książki. I odnalazłam pewną pozycję autorstwa Gabriela Garcia Marqueza. Jednak pozwólcie, że ja ten tytuł wam po prostu odczytam, bo on jest zbyt długi, abym go wypowiedziała wam z pamięci, bo pewnie bym coś przekręciła, a nie chcę tego robić. Opowieść rozbitka, który 10 dni dryfował na tratwie, bez jedzenia i picia, był ogłoszony bohaterem narodowym, całowany przez królowe piękności, obsypany złotem przez agencje reklamowe, a potem znienawidzony przez władzę i zapomniany na zawsze. I czy to jest najdłuższy tytuł książkowy na świecie? Nie wiem, nie sprawdziłam tego, a powinnam to zrobić przed nagraniem. Teraz wychodzi, że jestem niedobrą vlogerką książkową. Więc po prostu tak sprytnie przejdźmy do kolejnego, już ostatniego w tym filmie i dla mnie najdziwniejszego książkowego tytułu, jaki istnieje, czyli Cześć i Dzięki za ryby. I teraz tak tylko szybko wam wspomnę, że Cześć i Dzięki za ryby to jest czwarty tom cyklu Autostopem przez galaktykę Douglasa Adamsa i przy Autostopem przez galaktykę pozdrawiam. Sami wiecie kogo. I muszę wam przyznać, że czuję autentyczny ból. Ból spowodowany brakiem. Cześć i Dzięki za ryby na mojej biblioteczce. Moi drodzy, to już jest wszystko, jeżeli chodzi o dziwne tytuły książkowe i o ten filmik. Jeżeli ten pomysł wam się podobał i macie ochotę na przykład usłyszeć moje zestawienie dziwnych tytułów książek polskich autorów, albo zestawienie dziwnych tytułów książek dla dzieci, uwierzcie mi, że tych jest naprawdę dużo, to koniecznie zasygnalizujcie mi to na przykład zostawiając kciuka w górę pod tym filmikiem, albo pisząc mi o tym w komentarzu, ale w komentarzu to jest co innego ważnego do zrobienia, bo w komentarzu musicie napisać mi koniecznie, jaki jest najdziwniejszy tytuł książkowy, z jakim wy się spotkaliście w swoim życiu. Być może to jest jeden z tych, które wymieniłam w tym filmiku, a może nie. Koniecznie podzielcie się informacją w komentarzu, bo chcę poznać wasze typy. No i tak, jeżeli chcecie być ze mną na bieżąco, to możecie zawsze zasubskrybować kanał, to jest taki czerwony przycisk na dole i możecie też zostawić dzwoneczek. Dzwoneczek jest spoko, dzwoneczek przypomina wam o moich nowych filmach. I to już jest naprawdę wszystko, co chciałam wam dzisiaj powiedzieć. Do zobaczenia w następnym filmie. Pa! Hej Maja, hej wszystkim. Słuchajcie, czy wam też tak humor poprawi się po obejrzeniu tego filmiku i słuchaniu tych wszystkich tytułów, które nie dość, że są najdziwniejsze, to są jeszcze najśmieszniejsze. Stowarzyszenie Miłośników Literatury i placka z kartoflanych obierek zdecydowanie rządzi. A jeżeli chodzi o dziwne tytuły w świecie dyskutarego Pratchetta, to poza oczywiście świetnym Wiedźmikołajem, moim zdecydowanym faworytem jest Zadziwiający Maurycy oraz jego Edukowane Gryzonie. I powiem wam ciekawostkę, że ten chłopiec na okładce to wcale nie jest Maurycy.